Chorzowski Teatr Ogrodowy rozrasta się. 10. edycja popularnego chorzowskiego festiwalu teatralnego odbędzie się nie jak do tej pory na jednej, a na trzech różnych scenach. Bardzo mi sympatycznie, że to jest 10. sezon już. To jeszcze mi sympatyczniej, że pierwszy trzon nazwy, czyli Chorzowski, akcentuje się w tym roku jeszcze bardziej. Na trzech scenach sztuka. Właśnie, to są trzy sceny. Czyli scena, która jest sceną macierzystą Chorzowskiego Teatru Ogrodowego, magazyn ciekłego powietrza, Sztygarki i w ogóle Sztygarka, bo tutaj mam na myśli wszelkie działania, które są w Sztygarce, czy pod wieżą prezydent, czy właśnie w magazynie, czy w jakimkolwiek innym miejscu. Drugą sceną, to mnie bardzo cieszy, w tym roku stało się Chorzowskie Centrum Kultury, dzięki czemu Chorzowski Teatr Ogrodowy uzyskał dużą scenę. Wielokrotnie myślałem o przedsięwzięciach, które po prostu nie mieszczą się w magazynie ciekłego powietrza, gdyż jak Państwo doskonale wiedzą, jest to scena kameralna. Trzecia scena Chorzowskiego Teatru Ogrodowego to tak zwany popularnie skansen, czyli Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Postanowiliśmy skansen wyspecjalizować, to znaczy przenosimy tam wszelkie imprezy dla dzieci. Z kilku względów, między innymi też z tego względu, że teren ten jako całkowicie zamknięty, odgrodzony, zamknięty dla ruchu samochodowego, wydaje nam się bardzo właściwy i bezpieczny. Wyjątkowym wydarzeniem będzie z pewnością koncert inauguracyjny. Na deskach Chorzowskiego Centrum Kultury wystąpi Sonia Bohosiewicz w towarzystwie Big Bandu. Sonia Bohosiewicz z Big Bandem w programie 10 sekretów Marilyn Monroe wystąpi w Chorzowie po raz pierwszy. To nie jest tylko chorzowska premiera, jak poinformowaliśmy w materiałach, ale premiera w ogóle. Ona ten program już grała w paru miejscach w Polsce, parę dni temu w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, ale gra to zawsze z 4-5-osobowym zespołem, a u nas jednak ludzi na scenie będzie pod 20. Czujemy się zaszczyceni, że będziemy gościć tak wspaniałych muzyków i tak cudowną aktorkę, która już zresztą u nas grała. Druga impreza 22 lipca to będzie spektakl Teatru Naumionego Kopidą, to w ramach Teatr Kerygodo. I 5 sierpnia również Teatr Kerygodo, nowa, najnowsza premiera Teatru Reduta Śląska, Stary Klamor w Dziadkowym Szranku, oba spektakle w reżyserii pani Iwony Woźniak. Teatr Kerygodo to jedna z nowości, które pojawią się w 10. edycji festiwalu. To jest cykl, który oczywiście w swojej nazwie opisuje się całkowicie, bo chodzi o spektakle po śląsku, o wysokiej wartości artystycznej, co od razu podkreślam, i w dobrym śląskim, co na razie nie jest takie częste, to się dopiero rozwija. Chorzowski Teatr Ogrodowy startuje już 15 lipca. Główne spektakle wystawiane będą w każdy piątek do końca wakacji. Rolą miasta jest tutaj od samego początku funkcjonowania Chorzowskiego Teatru Ogrodowego dofinansowanie imprezy na tyle, aby była ona pod względem cen biletów również atrakcyjna dla osób, które w tym czasie przebywają w mieście i chcą to, co najciekawszego na scenach polskich w danym okresie się dzieje, zobaczyć. Na Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy, czyli plenerowe spektakle dla dzieci, organizatorzy zapraszają w każdą sobotę sierpnia. Wszelkie informacje na temat festiwalowych wydarzeń można znaleźć na stronie www.hto.pl.